to Państwo sobie wyobraźcie piramidy. Są piramidy egipskie, na przykład Cheopsa. Są też międzynarodowe piramidy finansowe. W przeciwieństwie do egipskich, te ostatnie chowają w swoich katakumbach tysiące tak zwanych udziałowców, podczas gdy sam faraon cieszy się dobrym życiem, używając wszelkich dóbr. Zmiana paradygmatu życia pośmiertnego kształtuje naszą rzeczywistość. Bóg Ra, Bóg Aton, Bóg Dolar, Bóg Euro patrzy tak samo na ziemskie dole i niedole, równie beznamiętnie jak przed wiekami. Współczesny Ramzes nieśmiertelność znalazł w banku do czasu, gdy dopadnie go dewaluacja albo giełdowy krach. No tak, byliśmy już w Ameryce, byliśmy już w Egipcie, a teraz zapraszam wszystkich do Afryki, ponieważ w ramach zachodniopomorskiej wiosny poezji robimy z naszym ZLP szczecińskim etiudy, to znaczy no właściwie z całej Polski ludzie są do tego zaproszeni, etiudy poetyckie. I ja tańczę w takiej pracowni tańca, w grupie związanej z pracownią tańca etnicznego w Pałacu Młodzieży w Szczecinie. I właśnie między innymi tańce afrykańskie, dlatego moja etiuda będzie nosiła tytuł Kolory Afryki. Ghana znaczy bojownik. Każdy musi odbyć pielgrzymkę z Mekki do Afryki. Kolebki ludzi, jądra DNA. Przymykam oczy. Na biodrach drga amplituda słońca. Uderzam w bęben. Odpowiada serce metrum poznanym w łonie matki. Elan vital unoszącą źdźbła trawy. Otwierającą skarbiec gleby bogatej w plony. W cyklu odradzania niezniszczalnym, dopóki słońce oświetla afrykańską ziemię. Brzmi muzyka, tętni taniec w skórach o całej gamie kolorów. Najpiękniejszych kwiatów czerwonej ziemi. W słońcu Afryki, od praczasów boskim, rozświetlającym twarze, malującym suknie kobiet kolorami tęczy. Re, Manitu, Allah, Yeshiva, Jahwe, zależymy od słońca. Kwiaty obracają za nim głowy, rośliny łakną. Chłoniemy od nich z wodą, wiatrem, powietrzem, każdą barwą. Dzień zmartwychwstania to Sunday. Z kolorową Afryką nieśmy światło. Czerwony kurz afrykańskich dróg, przestrzeń, zwierzęta, człowieka, który podbił ziemię i króluje ze szczytu Kilimandżaro. Kiedy grają dunduny, powtarzają sygnały, aż zjednoczy się plemię. Przymykam oczy, na biodrach drga amplituda słońca. Przyspiesza serce, jak w pierwszym dniu stworzenia. Uderzam w bęben, ziemia drży pożądaniem. Czuję jej rytm, bieg krwi pulsuje z ciałem, siłą obiecującą wieczne trwanie. W preludium życia, w dźwiękach dżembl na plaży w Ganie. Jakoś tak podróżujemy, to może pojedźmy dalej. Jedźmy od kraju do kraju i zobaczmy, jakie są ich zwyczaje. I na koniec wrócimy sobie do Polski. Piosenka Poranne zwyczaje. Dzień trzeba być. Kiedy się Arab obudzi z rana, to najpierw się dobrze rozgląda. Czy to, co widzi, to fata morgana? I czy ktoś nie ukradł mu wielbłąda? Potem umyje się bardzo dokładnie, a zrobi to w jednej szklance wody. Drugą zaś szklanką ugaszą pragnienie on i jego dwa wielbłądy. Kiedy szkota obudzi słoneczko, to najpierw patrzy przewlekle. Co się stało z kaciastą spódniczką i czy whisky już nie jest za ciepłe?
potem odbędzie higienę poranną i też w jednej szklance wody. Skoro Arab potrafi żyć oszczędnie, czemu on, Szkot, nie ma tak robić? Poranne zwyczaje, wszędzie takie same, choć różne kraje. Poranne zwyczaje, wszędzie takie same, choć różne, różne kraje. Kiedy Japończyk się rano z maty zwlecze, to najpierw się dobrze rozgląda, gdzie są oba samurajskie miecze i gdzie zaparkowana stoi Honda. Potem umyje się w jednej szklance wody, jak czyni to gro jego nacji. Oni potrafią brać taki prysznicyk, wszak są mistrzami miniaturyzacji. Poranne zwyczaje, wszędzie takie same, choć różne kraje. Poranne zwyczaje, wszędzie takie same, choć różne, różne kraje. Kiedy Polak z łóżnicy wyskoczy, to chociaż nie powie nic nikomu, z miejsca sprawdza, czy aby ktoś mu w nocy nie buchnął punciaka spod domu. Potem odbędzie toaletę poranną, w szklanki zaledwie połowie. No bo owszem, i kran ma, i wannę, lecz mu właśnie naprawili wodomierz. Witamy z powrotem w Polsce. Gender. Postępowcom w nadziei na refleksję. Zygmunt Gloger zaświadcza. W wielu polskich okolicach lud mniema, że antychryst narodzi się z jaja, które zniesie kogut. Elementarz pójdzie wówczas do poprawki. Ali być Ala, Ala być Ali. Bóg w sukience Diora stanie się boginią. W kolejnym wybiegu w majteczkach w kaki poniesie na ramieniu karabin maszynowy, hit sezonu. Stało się. Płeć znikła. Aby zjawić się w hasłach New Age jako wyzwolenie. Nonsens unieważnia znaczenie. Stawia prawdę i fałsz, rozum i nierozum, światło i ciemność na równej stopie. Prawo, czyli lewo, wyznawania dowolnych przekonań poprawia samopoczucie. Dzięki głębokim modyfikacjom nowy porządek, nowy system przeniesie ludzkość z tymczasowego więzienia obyczajów i przyzwyczajeń w świat sukcesu. Nie będzie to świat w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Biologiczna kruchość, tymczasowość ma służyć wiecznemu systemowi, czemuś na kształt tysiącletniej Rzeszy, komunistycznego raju Związku Sowieckiego, demokracji Europejskiej Unii. Triumfująca samoułuda utopi ja, utopi płeć, utopi naród, jak każda utopia. Dopowiedź też. My z XXI wieku chcemy wszystko regulować. Stan wód w rzekach, liczbę urodzeń. Ponoć dobrym sposobem są wojny. Majstrujemy w genotypach, pozbywamy się bogów, tniemy mózgi na kawałki. Konstruujemy cywilizację maszyn. Udowadniamy, że świat jest stricte materialny. Opium dla ludu wkładamy między bajki.
Już coraz mniej nas wierzy w sakrum i dopóki nie wszystko stracone, gra w zielone. Czasem ziemia nieposkromiona miota żywioły. Wtedy człowiek kruchy, zabobonny, szuka obrony. Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Radość człowiecza. Człowiek to dziwne, ma obyczaje, cieszy się prawie z wszystkiego. Ze słońca blasku i ciemnej nocy, z upału i śniegu mroźnego. Cieszyć się lubi człowiek do rozpuku, z dobrych i złych świata zdarzeń, z obietnic świętych i ludzkich. Zawsze ich tłumy w tym momencie. Człowiek to czerpie dużo radości. Właściwie to prawie nie. Cieszyć się lubi człowiek do rozpuku, z dobrych i złych świata zdarzeń, z obietnic świętych i wróżb pogańskich, snów o potędze i drobnych marzeń. I coraz bardziej go cieszą różne zjawiska i zdarzenia, więc ciągle szuka kolejnych powodów do radości i cieszenia. Człowiek to czerpie dużo radości, właściwie to prawie z niczego. Z uśmiechu dziecka, z uśmiechu losu, nawet z nieszczęścia cudzego. Człowiek to strasznie lubi się cieszyć, cieszy się wręcz z byle czego. Gdy innych uda mu się ośmieszyć, gdy zniszczy kogoś słabszego. I coraz bardziej go cieszą różne odmiany cierpienia, więc ciągle szuka kolejnych powodów do radości i cieszenia. Człowiek to cieszy się wręcz nieprzytomnie, gdy może się jakoś pocieszyć, że jest kanalią, trudno tak bywa, nawet i to go nie peszy. Czas wreszcie kończyć tę smutną piosenkę i warto bym się pośpieszył, bo choć jest cała o radości, to wcale człowieka nie cieszy. Bo choć jest cała o radości, to wcale człowieka nie cieszy. Przyznacie Państwo, że biografie są fascynujące. Jean-Paul Sartre. Z tytułu wierszy. 50 tysięcy ludzi na pogrzebie ojca francuskiej rewolucji kulturalnej 1968 roku. 50 tysięcy dzieci kwiatów, z których żaden nie wypił tyle alkoholu, nie wypalił takiej ilości tytoniu, nie zużył tylu narkotyków w towarzystwie tylu kochanek. Wielbiciel Stalina i komunizmu bił rekordy nakładów swoich książek w całym socjalistycznym obozie. A jednak
przezornie, nie zamieszkał w obozie. Co z taką ochotą zrobił jego rodak, Gérard Depardieu, który postanowił zostać Rosjaninem? Dla aktora nie jest to takie trudne. Aby po 2 latach uciec z Rosji, gdyż tam w Rosji przekonał się, że jednak woli być Francuzem. Sartre podobno nie myślał o śmierci. Interesowało go wyłącznie życie. Co tam setki, tysiące pomordowanych w gułagach, katowniach NKWD, nazywanych miejscem resocjalizacji. Pisał o wolności jednostki i zaangażowaniu. Może paradoks filozofii na tym właśnie polega, że idea wypiera rzeczywistość, aby rzeczywistość zastąpić na przykład ontologią bytów dla siebie, dopóki nie brakuje alkoholu, tytoniu, narkotyków, kobiet i oklasków. Niesmak, obrzydzenie istnienia, byt jako nicość, mdłości. Oto cały fundament jego humanizmu. Kiedy gangrena dokończyła nad ciałem egzystencjalisty dzieło zniszczenia, egzystencja ujawniła się wielką chmurą much. Dramat filozofa wrócił do rzeczywistości. Stał się faktem. Tomek tak interesująco śpiewał o przebudzeniach, o porankach w różnych częściach świata. I tutaj właśnie też o pewnym takim przebudzeniu. W Polsce. Zaburzenia, czego kto woli. Początek dnia jest najtrudniejszy. Piętrzą się konieczności. Niecierpliwa praca grozi utratą premii. Bezrobocie spogląda z nadzieją na wzrost popularności. Patrząc bliżej, mikrokosmos ciała domaga się paliwa. Tęskni szczoteczka do zębów. Niepokrojony chleb przestępuje z nogi na nogę. Jest dopiero 3 dzień roku. Pozostałe 362 zapewnią mi świetlaną przyszłość. Mam zaledwie pół wieku, zapisaną w genach długowieczność. A świat to małe miasteczko. Gdy ruszę nogą, przerwę tych rozważań filozoficzną zawiłość i egzystencjalną polemiczność, tudzież poezji mojej nieocenioną lotność i płynność. Kacie, czyń swą powinność. To ja jestem tym kotem, tak? No na to wygląda. Śpiewaj, a poeta gdzie powinno, bo bez wina nie da. Bez wina to nic się nie da. Masz? Masz jeszcze? Jak już tak wróciliśmy nad polskie tereny, to te tematy nasze własne. Wielcy Polacy. W niebie usiedli razem przy stole. Przepraszam, to nie to tonacja, już tak dobrze. Nie ten. W niebie usiedli razem przy stole Mickiewicz Słowacki, Matejko i Grodger. Dosiedli się do nich Moniuszko i Szopek, Herbert z Giedroyciem i starsi panowie.
pragnęli zaradzić moralnej zgniliźnie, chłodnią mi sparą w kochanej ojczyźnie. Pomysły ratunku, sanacji, odnowy szły jeden za drugim, wszak tęgie były to głowy. Najbardziej drastyczny był pomysł, by z raju zwać Piłsudskiego i spokój, będzie już w maju. I przeszła godzina, już kłócą się o bzdury, więc święty Piotr wszystkich przegonił na chóry. Wąsa podkręcił święty Piotr nieludzki i wtedy spostrzegli, że to był Piłsudski. Jednak Piłsudski zawsze tylko Piłsudski. Brawo.